Konferencje turystyczne, które realizujemy od 4 lat, przyciągają najlepszych ludzi z branży. Jaki jest efekt? Znakomita promocja Świdnicy w całej Polsce i Europie. Efekt to także 3-krotne zwiększenie turystów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Chcemy to kontynuować, współpracując bardzo ściśle z właścicielami takich obiektów jak Katedra czy Kościół Pokoju, a także z całą branżą hotelarsko-turystyczną. Ale otwieramy się nie tylko na turystów. Miasto otwarte to miasto otwarte przede wszystkim na swoich mieszkańców. Wszystkie inicjatywy, pomysły i projekty będziemy, tak jak do tej pory, wspierać w każdy możliwy sposób. Świdnica jest coraz częściej odwiedzana przez turystów i krajowych, i zagranicznych, ponieważ mamy tu 2 ośrodki kulturalne, jak Kościół Pokoju, jak Katedra i cały rynek, który jest coraz piękniejszy dzięki Radzie Miasta, dzięki pani prezydent Słaniewskiej. Jak wzrost turystyki może wpłynąć na Świdnicę? No na pewno dobrze i pozytywnie, bo zwiążą się z tym również korzystanie z noclegów, z różnych restauracji. Także wydaje mi się, że po prostu będzie miało to duży oddźwięk dla Świdnicy. Czy zauważyła pani wzrost liczby turystów? To znaczy się, no ogólnie na pewno obcokrajowcy tutaj, no zwiększyła się liczba. Niemcy zwiedzają, to widać. A Ukraina przyjeżdża, no, nie tylko zwiedzać, ale przede wszystkim do pracy. Także no, jest spory ruch, uważam. Oczywiście hotele mają pieniędzy i miasto ma pieniędzy też z turystyki, ponieważ to jest powiązanie i finansowe, i ekonomiczne też. Myślę, że to jest jakiś tam postęp, rozwój, prawda? Coś się dzieje w mieście. Hoteli przybyło na przykład i z pewnością mają utrzymanie, skoro są.